Zakończyła się 6. edycja Tańca z Gwiazdami Dancing with the Stars. Powiedzcie, czy zaskoczeniem dla Was jest, że nie zdobyliście kryształowej kuli? My nie byliśmy przygotowani ani na jedną, ani na drugą opcję. Jakby wiedzieliśmy, że walka jest bardzo wyrównana. No tak wyszło po prostu, no. Chcieliśmy jakby sami z siebie być zadowoleni i jesteśmy z siebie zadowoleni. Zatańczyliśmy na 99% i uważam... Przepraszam, ja na 100 tańczyłam. Ty na 100? No dobra, ja 99 zostawiam jeszcze taki jeden, wiesz, procent. No tak, na kolejną edycję. Na kolejne tańce. No właśnie, no bo może się uda, bo ty już jakiś czas nie zdobyłeś tej kryształowej kuli, bo chyba masz kilka tych kul u siebie w domu, ale w poprzedniej edycji również drugie miejsce. O co chodzi z tym drugim miejscem? No szczerze mówiąc, ja czuję, że tutaj zawiodłam trochę, Aj, więc... Nie, to w ogóle mówisz, nie, ja tak naprawdę dla mnie kryształowy każdy finał jest, więc czy zajmuję pierwsze, czy drugie miejsce, już przywykłem do tych drugich miejsc, więc dla mnie drugie to pierwsze. Co było najfajniejsze w współpracy z Rafałem? To trudne pytanie, bo tak ciężko w te 3 miesiące nagle w jednym zdaniu opowiedzieć. Za czym będziesz tęsknić? Może tak? Za wszystkim będę tęsknić, no bo to były 3 miesiące po prostu dzień w dzień wspólnego siedzenia na sali, więc na pewno się przywiązałam i to będzie dziwne się jutro obudzić i nie iść rano na trening. Ale powiedziałaś, że na początku miałaś takie opory, żeby dotykać Rafała, żeby Rafał dotykał ciebie. Dlaczego? No bo byliśmy sobie zupełnie obcy, dopiero co się poznaliśmy, więc to było bardzo trudne. Teraz już mam wrażenie, jakbyśmy się całe życie znali, więc już to nie jest takie trudne, żeby się dotknąć. Ale na pewno też nauczyłam się dużo cierpliwości z Rafałem. A co było tym momentem przełomowym, jeżeli chodzi o naukę Olgi? Przełomowym? Który moment? Który moment w programie? No to wydaje mi się, że było kilka takich momentów. Pierwszy moment to była lambada, kiedy tak naprawdę zobaczyłem prawdziwą twarz Olgi, kiedy miała w sobie tyle energii i szaleństwa. I 5. program, jazz, gdzie pokazała po prostu emocje, na którym pracowałem właśnie do 5. odcinka. Siódmy, więc uważam, że Olga pokazała kilkanaście twarzy w tym programie i dlatego uważam, że powinna wygrać.